10 znanych budowli, które można zwiedzić przez internet. Trwa kwarantanna, więc podróżowanie jest mocno ograniczone. Nie zmienia to faktu, że znane budowle na świecie można zobaczyć nie wychodząc z domu. Oferują to strony internetowe, które Wam przedstawię, pokażę jak działają i pokażę jakie budynki można zobaczyć. Linki do stron umieszczam w opisie. Burdż Khalifa. Wieżowiec w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, zbudowany przez przedsiębiorstwa Samsung, Besix i Arabtek o wysokości 8,28 metrów. Najwyższy budynek świata. Jego nazwa pochodzi od imienia szejka, obecnego prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Budowa rozpoczęła się 21 września 2004 roku, zakończyła się 5 lat później. Wysokość 8,28 metrów została osiągnięta 17 stycznia 2009 roku. Oficjalne otwarcie nastąpiło 4 stycznia 2010 roku. Budynek ma 163 piętra użytkowe. Koszt jego budowy wynosi 1,5 miliarda dolarów. Budynek zdobył 3 rekordy. 21 lipca 2007 roku stał się najwyższym wieżowcem na świecie. 13 września 2007 roku stał się najwyższą budowlą wolnostojącą, zaś 20 maja 2008 roku stał się najwyższą lądową konstrukcją budowlaną. Wieżowiec Burdż Khalifa został zaprojektowany przez przedsiębiorstwo Skidmore, czyli firmę, która wybudowała również World Trade Center. Ogólny jego wygląd nawiązuje do kwiatu pustyni oraz architektury islamu. Budowla składa się ze centralnego rdzenia oraz trzech ramion, które w miarę zwiększania się wysokości są coraz mniejsze, co nadaje jej smukłość. Na samym szczycie centralny rdzeń przechodzi w iglicę. Najniższe piętra przeznaczone na hotel zostały zaprojektowane przez Giorgio Armaniego. Kreml. Gród warowny na wzgórzu na lewym brzegu rzeki Moskwy. Jego ogólna powierzchnia wynosi 28 hektarów. Jest to warownia z zabudowaniami książęcymi, cerkwiami i budynkami administracyjnymi. Na terenie moskiewskiego Kremla eksponowane są dwa gigantyczne dzieła sztuki ludwisarskiej. Największy na świecie dzwon, Car Koukou z roku 1735 i jedna z największych na świecie pod względem kalibru armat, Car Puszka z 1586 roku. Jest to dzwon, który nigdy nie zabił i armata, która nigdy nie wystrzeliła. Być może kiedyś zrobię o tym odcinek na światową historię. Także zapraszam. Wielki Mur Chiński. Zbiorcza nazwa systemów obronnych składających się z zapór naturalnych, sieci fortów i wież obserwacyjnych oraz murów obronnych z upitej ziemi, murowanych lub kamiennych, osłaniających północne Chiny przed najazdami ludów z Wielkiego Stepu. Tradycyjnie przyjmuje się, że Wielki Mur rozciągał się od zatoki Liaodong do Yuguan w górach Nanshan na długości około 2,5 tysiąca kilometrów. Nazwany jest też Murem 10 tysięcy Li. Li to chińska jednostka odległości. W 1987 roku został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, a 7 lipca 2007 roku ogłoszono go jednym z 7 nowych cudów świata. Statua Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro. 38-metrowy pomnik Jezusa Chrystusa wzniesiony na szczycie góry w Rio de Janeiro w Brazylii. Statua jest jednym z symboli Rio oraz imponującym i charakterystycznym obiektem w tym mieście. W 1921 roku rozpoczęła się zbiórka pieniędzy na budowę pomnika, który miał upamiętnić setną rocznicę niepodległości Brazylii. Rozważano kilka projektów, m.in. gigantyczny krzyż czy postać Boga z kulą ziemską w dłoni. Ostatecznie wybrano pomysł Hektora da Silvy, czyli właśnie wielka statua Chrystusa z rozpostartymi ramionami obejmującymi zarówno miasto, jak i witająca przybywających gości od morza. Rzeźbę zbudowano we Francji, przewieziono do Rio de Janeiro, a przed umieszczeniem na szczycie wzgórza obłożono steatytem. Odsłonięcie nastąpiło 12 października 1931 roku. Uroczystość tę powtarzano jeszcze dwa razy.
Za drugim razem, gdy zainstalowano nowe oświetlenie, włączenia dokonał papież Paweł VI, a za trzecim z okazji 50. rocznicy budowy 12 października 1981 roku uświetnił włączeniem papież Jan Paweł II. W 1980 roku przed pielgrzymką do Rio papieża Jana Pawła II umyto figurę Chrystusa. Stonehenge, jedna z najsłynniejszych europejskich budowli megalitycznych, pochodząca z epok neolitu i brązu. Kromlech ten położony jest w odległości 13 km od miasta Salisbury w południowej Anglii. Najprawdopodobniej związany był z kultem Księżyca i Słońca. Księżyc mógł symbolizować tutaj kobietę, słońce mężczyznę. Składa się z wałów ziemnych otaczających duży zespół stojących kamieni. Obiekt od 1986 roku jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, zaś właścicielem jest korona brytyjska, a zarządza nim organizacja English Heritage. Obecny wygląd zabytku jest wynikiem prac renowacyjnych i rekonstrukcyjnych wykonanych w XX wieku. Pałac Kultury i Nauki. Musiał być jakiś polski akcent. Jest to najwyższy budynek w Polsce znajdujący się w Warszawie na placu Defilad 1. Właścicielem gmachu jest miasto stołeczne Warszawa, także spodziewajmy się, że lada moment budynek ten zostanie sprzedany. Pałac stanowi dar narodu radzieckiego dla narodu polskiego. Wybudowany został w latach 1952-55 według projektu radzieckiego architekta Lwa Rudniewa, który inspirował się moskiewskimi drapaczami chmur wzorowanymi na amerykańskich wieżowcach w stylu Art Deco. Architektonicznie jest mieszanką socrealizmu i polskiego historyzmu. Razem ze wspornikiem antenowym, będącym integralną częścią iglicy, ma wysokość 237 metrów. Akropol ateński. Akropol w Atenach, położony na wapiennym wzgórzu o wysokości 70 metrów, zamieszkany w neolicie w okresie mykeńskim. Znajdował się tu pałac z Megaronem. Świątynie zbudowane w okresie archaicznym zostały zniszczone podczas wojen perskich. Podczas odbudowy, zorganizowanej przez Peryklesa, powstał tu kompleks świątyń. Partenon, Erchateion, Apteros, Sanktuarium Artemidy i Propyleje. Zniszczone rzeźby, elementy starszych budowli zostały użyte przy poszerzaniu tarasu w kierunku południowym. W 1987 roku Akropol Ateński został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Nie wiem, czy widzieliście Akropol na żywo, ja widziałem i powiem wam, naprawdę robi wrażenie. Sagrada Familia, czyli świątynia pokutna świętej rodziny w Barcelonie, w Katalonii, o statusie bazyliki mniejszej. W założeniu architekta sama konstrukcja budowli miała przypominać jeden wielki organizm. Budowę świątyni rozpoczęto w 1882 roku. Początkowo jej projekt zlecono innemu architektowi, ale ten wszedł w konflikt ze stowarzyszeniem finansowym budującym świątynię. Wówczas zlecenie na budowę otrzymał Gaudí, który całkowicie zmienił projekt, nadając mu własny styl. Przez następne 4 dekady pracował intensywnie nad konstrukcją, poświęcając jej całkowicie ostatnie 15 lat życia. 22 lutego 2019 roku Urząd Miejski w Barcelonie zatwierdził decyzję o wydaniu pozwolenia na budowę. Według umowy władze bazyliki w ciągu 10 lat przekażą na rzecz miasta kwotę 36 milionów euro. Ostateczną datę ukończenia bazyliki zaplanowano na 2026 rok, czyli akurat na stulecie śmierci głównego architekta. Czy uda im się wreszcie skończyć tę świątynię? Zobaczymy. Taj Mahal, indyjskie mauzoleum wzniesione przez dynastię wielkich Mogołów na pamiątkę przedwcześnie zmarłej ukochanej żony Mumtaz Mahal. Obiekt bywa nazywany świątynią miłości. Taj Mahal został wzniesiony w Agrze, mieście nad rzeką Yamuna w indyjskim stanie Uttar Pradesh. Agra leży w odległości około 200 km od Delhi, dawnej stolicy Indii. Jest to jeden z głównych punktów wielu wycieczek zagranicznych. Kompleks budowlany Taj Mahal składa się z głównego mauzoleum z wielką kopułą w kształcie cebuli, charakterystyczną dla sztuki islamu, i olbrzymią bramą symbolizującą wrota do raju. Jest ona osadzona na plincie, w której rogach stoją 4 minarety, wieże, z których nawołuje się do modlitwy. Machu Picchu. Najlepiej zachowane miasto Inków w odległości 112 km od Cusco. Położone jest na wysokości 2,5
1000 metrów nad poziomem morza na przełęczy między Huaya Picchu a Machu Picchu w peruwiańskich Andach. Poniżej płynie rzeka Urubamba. Miasto zbudowano w drugiej połowie XV wieku podczas panowania jednego z najwybitniejszych władców. Pełniło wówczas funkcję głównego centrum ceremonialnego, ale także gospodarczego i obronnego. Zamieszkiwali je kapłani, przedstawiciele inkaskiej arystokracji, żołnierze oraz opiekunowie tamtejszych świątyń. Miasto składało się z dwóch części. W górnej znajdowały się świątynia Słońca, grobowiec królewski, pałac oraz rytualny kamień. W dolnej mieściły się domy mieszkalne, kryte strzechą oraz warsztaty produkcyjne. Na stromych zboczach otaczających miasto były tarasy uprawne o szerokości od 2 do 4 metrów z pionowymi ścianami, między nimi wzniesionymi z kamieni. Dzięki za obejrzenie do końca. Dajcie znać, jaką z tych budowli chcielibyście zobaczyć. Może widzieliście którąś i zrobiła na was wrażenie, bądź poczuliście się zawiedzeni. Dajcie znać w komentarzu, napiszcie też, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam was na moje dwa pozostałe kanały, A to ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!